No i witam was sekundę po tym, znaczy parę sekund po tym, jak zakończyłem ostatni odcinek. Albo czemu by nie? Ja sobie w armora pójdę troszkę. Albo czemu by nie? W sumie o nowy miecz. 6 damage'a więcej, ale nie mam pieniędzy. Tu nowy hełm. Wow. Niezły. One chyba... magii miecza. A w sumie... no po co mi magia? A tutaj nie ma tego, tylko... aj, nie starczy wszystko. Nic nie starcza mi! Aj, jak źle, aj, jak źle. Chciałem to zrobić fajnie. Ale mi chyba nie wyszło. Okej. A, kocham tę muzykę. Jak zawsze to mówię. W ogóle powiem, że jeszcze nigdy nie wykorzystałem architekta. W pewnym sensie dobrze, ale pewnie go użyję w pewnym momencie. Żeby po prostu szybciej grę skończyć przez znajdowanie bossów. Bo to architekt robi tak, że zapisuje całkowicie ten dungeon, w którym byliśmy. Ale chyba resetował skarby. Ale nie, skarby chyba zostawiał. Ja nie pamiętam już. Ale było mniej złota o 25%, niestety. Wszystko ma jakieś minusy. Znaczy, no właśnie, to się przydaje, jak ktoś na przykład ma problemy z bossem. Na przykład po prostu nie może go znaleźć. Albo jak go znajduje, to zawsze ma mało życia. Ja chcę po prostu od razu z full HP tam dojść. Więc no właśnie, to pewnie użyję. Najpewniej. A nie, raczej tak. Wydaje mi się, że tak. Nie, będę musiał. W pewnym stopniu ja chcę robić sobie taką. W pewnym stopniu ja chcę nagrywać jak najwięcej. Żeby potem mieć odpoczynek przez. Znaczy, nie muszę nagrywać tyle samo. Czy nie, ja nagrywać nie muszę. Ale powiedzmy, że muszę. Bo inaczej to nie wiem w sumie co. Ale tak to. Jak w wakacje nagram sporo filmów. W sumie jestem produktywny. Mogę w jeden tydzień nagrać tyle filmów, że mi starczy na cały miesiąc. Albo i więcej. Więc właśnie chciałbym przynajmniej nagrać filmy tak, żeby mi starczyło do września. Do końca września. I potem tak powolutku, powolutku coś tam robić. A choć pewnie tego nie zrobię. Bo oczywiście ja jestem sobą. W ogóle skojarzył mi się taki Scott Calkin, który wydaje swoje gry bardzo szybko. Kojarzycie go od FNAF-a pewnie. On był też znany z tego, że bardzo... ale to bardzo szybko swoje gry wydawał i... no właśnie. To jest plus. Chociaż wiele osób powie, że jego gry są słabe i w ogóle... ja sam horrorów nie lubię. Ale... ale no właśnie. Jego gry mają taką... znaczy... to nie jest fabuła, broni nosie. No ale... właśnie. Tło fabularne. Fabuła ukryta. Wiele osób byli sobie tło fabularne z fabułą. I wtedy powstają takie... tak powstają takie... powiedzmy, potworki zdaniowe? Nie wiem, jakby to nazwać. Ale tak po prostu chcę debilnie, co mówią, że The Elder Scrolls mają fajną fabułę. Że mają dobrą fabułę. Szczerze, no jako tako, jak chodzi o serię testów, Morrowind miała dla mnie najlepszą fabułę, ale questy ten były beznadziejne. Masz quest główny i z jednego końca mapy na drugi, ale zabawne, i potem tam wróć 30 razy. To dobrze się bawi, prawda? Ale nie no. Lepiej było już w Skyrimie, bo tam była szybka podróż. I teraz pewnie ktoś powie, ale przecież to jest takie ułatwienie i w ogóle. I coś tam. Tak, powiem tyle. Jak gra ma wielki świat,
to musi mieć szybką podróż. Bo jakby... No, próbujcie sobie grać w grę z wielkością świata, nie wiem, choćby... Właśnie Skyrima, Wiedźmina, bez szybkiej podróży. I to jest plus... kilkanaście godzin. Nudy, zapewne. No w ogóle Skyrima pewnie... Skyrima pewnie nagram kiedyś. Mimo wszystko to jest dla mnie najlepszy z The Elder Scrollsów. Nie jest to gra wybitna, bardziej średniak. Ale jakoś go lubię. Przegrałem w niego sporo godzin. Choć nigdy nie miałem pojęcia, czemu ta gra mi się w ogóle podobała. Nie wiem. Tak jakoś. Ale... Z każdą minutą... Aha. To było fajne. Ale z każdą minutą grania w Skyrima czułem, że... Ta gra jest po prostu... Nie jest zbyt dobra i... Nie mam pojęcia, jakim cudem mnie wciąga w ogóle. A mi się w ogóle... Tak, było 23. To 43 minimum. jakoś mnie Skyrim wciągnął. W sumie ze wszystkich The Elder Scrollsów najgorzej mi się w sumie... O! Nie. Najgorzej mi się grało w Obliviona, który... Moim zdaniem jest słaby. O nie! Teraz tę wagę muszę zwiększyć. Z 10 tylko. Dopiero w następnym będę miał... O nie! Oby tylko tym chem nie zapomniał, bo nie zapomnę. Bez ten gediuszem! He! W sumie nie wiem. O, w ogóle będę musiał kiedyś do Black Ink Evolve wrócić. Bo mimo wszystko to mi tam sporo zostało. No w ostatnim odcinku był taki temat z tym, jakie gry będę nagrywał. W sumie... Nie no. Czas pokaże. Nawet bogowie nie wiedzą, co nas czeka w przyszłości. W ogóle powiem, że... Mój głos ma potencjał, mi się wydaje. I muszę go dobrze rozwijać, powiedzmy. Tak, żeby miał bardzo przyjemnie. Nie wiem czemu, ale jak tak mówię... Takim właśnie głosem. To ludzie... się śmieją z tego. Zwłaszcza jak mówię o... bardzo interesujących sprawach. He. Nie no. Powiedziałbym, że jako tako mój głos jest lepszy... jeżeli chodzi o... zwykły? Czy... naturalnie. Bo przez mikrofon jest taki, mi się wydaje... No, wydaje mi się, że mikrofon mnie osmuca? Chyba tak mogę to nazwać, ale... wydaje mi się, że mój głos jest bardziej... niesmutny, kiedy nie jest przetworzony przez mikrofon. Chyba tak jest. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zawsze mi głos, jak sam mówię, a nie odsłuchuję go, brzmiał mi zawsze lepiej, tak powiem. Choć pewnie tak ma wiele osób. A mogą być tacy, którzy mówią, że mają sobie głos, a mają dobry. Spotkałem się z takim streamerem z Gothica 2. Streamował sobie 1 lipca. Chyba. Ktoś tam mówi, że ma fajny głos, to on powiedział, że tak za bardzo chyba, czy coś. Co tam powiedział właśnie, nie pamiętam już. Ale polecam... tą strzałę. W sumie teraz powiedziałem... jego nick w pewnym stopniu. Ciekawe, czy ktoś go znajdzie, czy ktoś go kojarzy. Dobry youtuber. Streamer, oczywiście bardziej. Bo on streamuje, jak dobrze pamiętam, tylko. Teraz mogę się zmienić, ale no właśnie. Pamiętam do początku, jak byłem zafascynowany streamowaniem. Teraz powiem, że tego mi się nawet nie chce robić. Powód? Na przykład, o! Macie tutaj taki film. On ma 20 minut. Właśnie. On ma jakieś 20 minut. A więc po prostu sobie włączam, gram 20 minut i może być koniec. Żartuję. Ja zawsze robię dłuższe sesje. Ale tam...
Znaczy, stream zależy, czy są jakieś osoby, czy nie ma. Ale też bardzo. A nawet czasem, jak są jakieś osoby... Powiem tak. Jak dla mnie najlepszy stream był to stream z Arkani, bodajże trzeci. Było tam tyle pozytywnych osób. Pozdrawiam wszystkich, którzy tam byli. Wymieniłbym wszystkich, ale nie pamiętam wszystkich ników, bo w ogóle ktoś tam miał swoje imię i nazwisko, więc też tym bardziej nie wiem, czy mogę to powiedzieć, bo to jest tylko taka pewna stopniu rzecz prywatna. Ale tam. I właśnie, no. I tak tego nie pamiętam. Wybacz, widzu, szanowny. Mam swoją pamięć do ników. A czy pamiętam... Tak, pamiętam te niki. Ale... nie będę nikogo wyróżniał. Jest w sumie... chyba w całej mojej YouTube'owej karierze, jeżeli chodzi o zwykłe odcinki, są dwie osoby, które wyróżniłem, mówiąc o nich na... na odcinkach. Jest to pewien mentor oraz pewien widz, o którym mówię w ostatnim odcinku, że kiedyś mi dużo pisał, ale potem już nie pisał. Nie wiem czemu jeszcze. No co to było? Odskoczył w górę i no. Ale tam. Chyba to byli jedyni dwaj widzowie, których wyróżniłem. Chyba. Mam nadzieję, że dobrze mówię. Mam bardzo taką nadzieję. Okej. Oh yeah. No ej! Myślę, że mi życie nie zignoruje. Bo tam tak przez chwilę nie było. O! Just Jack Rabbit. To jest dobra produkcja. Do nagrania. Nie no. Ja na pewno w te wakacje powiem tyle. Możecie być pewni, że będzie seria z Max Payne 1. Max Payne'a 1. Znaczy się. I to... pewnie nie w tak dalekiej przyszłości. W ogóle pamiętam, że kiedyś nagrywałem Tomb Raidera starego. I powiem po tym, że nie lubię starych Tomb Raiderów. Nie wiem jak z nowym. Kupiłem go i wciąż czeka, aż w niego zagram. He. Kiedyś to będzie. Na pewno. Ale no właśnie, nagrywałem stare te. Ktoś mi wytknął, że... żeby nie nagrywał właśnie starych gier, bo coś. I powiem, że... nie. Ja nagrywam co chcę. Czemu? Bo to mój kanał. Chcę robić... robię co chcę. Czyli nagrywam na YouTube. I właśnie przez to gram co chcę. Czyli no właśnie. Gram w gry. Jakie chcę. I powiem tak. Raczej nikt nie będzie mi mógł powiedzieć, co ja mam nagrać. I nie będę nagrywał tego, czego nagrywać nie chcę. Tak tylko powiem. Chyba, że będzie miało dużo wyświetleń. Nie. Jak mi coś nie sprawia przyjemności, to wydaje mi się, że to widać. Choć są wyjątki. Na przykład jakbyś nie chciał pewną grę grać. Czy było parę takich. Na przykład to był Dragon Ball Z Legacy w Goku część trzecia, czyli Buz Fury. Jak by się w to nie chciało na końcu grać? I dopiero po latach widzę, że ta gra jest naprawdę taka sobie. Czemu? Bo jest zbyt łatwa. Projekt poziomów, postaci, a czy przeciwnicy są najlepsi w całej serii, ale twórcy po pierwsze popełnili parę błędów względem Dragon Balla, na przykład źle coś nazwali. Flame Kamehameha, Electric Kamehameha, nie było czegoś takiego. Jeszcze coś tam innego. I szczerze powiem, Legacy of Goku 2 to jest najlepsza część Dragon Balla ze sagi Legacy of Goku, czy trylogii. Choć ponoć ma być kolejna część. Coś tak słyszałem. I w sumie byłoby fajnie. Pewnie bym nagrał. W ogóle wychodzi nowa gra z Dragon Balla. Dragon Ball Fighters. Pewnie jak będzie... no, po taniości kiedyś kupię pewnie. Tak, po taniości. Oczywiście. I pewnie coś nagram. Dobra. Ja wolę nie ryzykować, szczerze. I tak, pewnie coś nagram. Na pewno będzie jeszcze seria z Xenoverse'a.
dwójki, tak powiem. Okej, okay, prawie bez obrażeń. Ale prawie to... Mam 15 życia. Jestem na hita. A hit to postać Dragon Ballu, tak w ogóle. W ogóle powiem, teraz w temacie Dragon Balla, powiem, że wiele osób hejci Dragon Balla Super, bo... Aha, bo nie wiem czemu w sumie. Powiem tak. Dragon Ball Super jest lepszy od Dragon Balla Z. Tak, powiedziałem to. Jest o wiele ciekawszy. Powód? Nie ma tych paronasto odcinkowych. Tak, nie ma tych paronasto odcinkowych przedłużeń. To. Ukrywam sobie to. A czemu by nie? I no właśnie. Co było ciekawego w walce z Freezą przez tyle odcinków? Nawet w Manze było nudne, bo to... Oni z nim walczyli parę tomów. To było takie nudne moim zdaniem, znaczy... Nie, w Manze było okej. Akurat w Manze było okej. Ale nawet w Kaju. Dragon Ball Kai jest nawet nudny pod tym względem. O. Ale to wygląda fajnie. Się fajnie obraca. Jest super płaski. I niektóre te choroby są takie fajne. Tak powiem. Ej, tu wszystko się tak obraca? A to się okaże, że tak naprawdę było tak bez przerwy, tylko jestem ślepy. Na pewno tak nie było. Na 100%. Tak mi się wydaje. Oj, tu jest zbrojarzu. Okej. Powiedzmy, że jest... Okej, to nawet bardzo okej. Ja to zrobię. Jak ja tego... Okej, lepiej tam nie iść, bo... No, patrz, tego nie zrobię, jestem na słaby na to. A, bo ja magiem gram chyba, ja tylko mam tak mało życia. Jest taki słaby w ogóle. Nie lubię grać magii w tej grze. Chyba nie zauważyłem albo coś. Okej. Okay. Ja po prostu nie lubię maga. Tak, to na pewno tak było. Barbarian Queen. You can see 3D? A to jest to samo. To chodzi o to? Chyba. Nie wiem. Może. Prawdopodobnie tak. A mnie szyja boli. Trochę nawet bardzo. A tam. Ta muzyka jest wspaniała. Tak powiem. Ej. Powiem, że mam czasami tak, że jakby klikam na jakiś inny przycisk na myszce, znaczy klawiaturze, jakby nie czuję, że go klikam. Nie wiem czemu. Ale to może przez to, że po prostu taka klawiatura chodzi. Leciutko dość. W ogóle chyba sobie kiedyś jakąś lepszą klawiaturkę kupię. Chciałbym poświetlaną. Czemu? Bo jak jest ciemno, to nic nie widzę. Czy... W ogóle to jest tak, niby na klawiaturę się nie patrzę, ale jednak się tak poświadomie patrzę. O co mi chodzi? Będę w świetle? O! Ej, to nie pasuje. A tak, niby teraz na klawiaturę się nie patrzę, ale w pewnym stopniu ja podświadomie na nią patrzę. Bo gdy jest na przykład ciemno, to gorzej mi idzie z odnajdywaniem przycisków. A gdy właściwie jest jasno, to już tak jest okej. I mi się właśnie wydaje, że tak mózg tak jakoś w pewien stopień patrzy na to wszystko. Bo też kątem oka to widzę. Klawiaturkę. I dopiero teraz to zauważyłem w sumie, że tak może działać. Musisz śmiać śmieciarzu, ty. I hate Mimics. A w ogóle powiem, że pierwsza gra, gdzie spotkałem Mimiki, to było Nostale. Czy Nostale. Taka sobie MMO-gierka. Nie mam pojęcia, ale jakimś cudem kolega w to grał dużo.
A ja z nim. Ja pojęcie jakim cudem, tyle godzin zmarnowałem na to. I w sumie to było tak, że ja w sumie nie mam pojęcia co robiłem, a kolega sobie expił. Co, jeden, ile tam się wbijał level pamiętam, bo cały dzień i dopiero miałem parę procent. To było słabe. A ja by się to jeszcze podobało. No, lepiej było w Medinie szczerze, bo tam akurat było to ciekawe nawet. Bo tam było takie to beznadziejne. W sumie po 12 levelu mi się nudziło. Powiem tak, ja w to kiedyś z tym, z botem grałem. Nie wiem po co. Ale było przyjemnie w biegach po tak 30 poziom gdzieś. Hehe. Można i tak, prawda? Oż ty. Wow. A to było szybkie. Okej. Okay. Wow. Trzeba być ostrożnym bardzo, bo jestem ostrożny. Jestem bardzo dobrym człowiekiem. To jakoś tak. Ale ta muzyka dobra jest. Ok. Idę tędy. Oj, ty śmieciu. Wow. Aż ty. Już go prawie walnąłem, no. W ogóle to powiem, żebym sobie ponagrywał jakieś gry na podstawie filmów. Czemu? Bo tak. Będę musiał sobie kiedyś sprawdzić Harry'ego Pottera. Czemu pierwszych trzech części Harry'ego Pottera nie ma nigdzie do kupienia online? Żadnych kluczy na Steam, ani Uplay. A zostaje tylko pudełko. A moim zdaniem te pierwsze trzy części były najlepsze. A potem... Szkoda gadać. Potem to był taki chłam z tego Harry'ego Pottera. Bo to pierwsze trzy gry, znaczy pierwsza gra była taka... Taka sobie. Druga była fajną platformówką. Trzecia była... w sumie... Wprawdy sobie gorsze od części drugiej. Ale była jednak lepsza. A czemu? Była lepsza graficznie, była bardziej rozbudowana. Ale wydawała mi się taka krótsza, taka... Mimo wszystko, że Hogwarts był tam naprawdę... Aha. Mimo, że Hogwarts był naprawdę piękny, to jednak jakoś tak nie spodobało mi się to w pewnym stopniu. Znaczy, trudno mi to określić, ale jednak to jest moja ulubiona część. Kiedy się nagrywałem, ale dopóki nie będę miał oryginałów, tego nie zrobię. Bo się trochę zmieniłem. I muszę to powiedzieć. I to robiłem na piratach. Tak, nagrywałem to na piratach. A tak samo Game Dev Tycoon, które sobie kupiłem dzisiaj, czyli w lipcu pierwszym. Ach, pamiętam, że kiedyś nawet to mówiłem, że nagrywam na piracie. Ale... I mówiłem, że kupię kiedyś. I kupiłem! Trzymałem obietnicy. Heh. Aj, ten lama. Tylko też pamiętam, że kiedyś mówiłem, że nie będę RPG-ów i długich gier nagrywał. A teraz co? Jak mi się takie długie RPG-i przyjemnie nagrywa? Przynajmniej Gothica. O! Guardian Helm. Silver. Czemu same hełmy, no? Nie, nie próbuję tego lepiej. Muszę zginąć czy coś. Takie no da magę. Nie ma co. Nie próbuję. Okej. Okay. O, ty śmiecił. Gini. A, nie ma złota. Okej. Okay. Co mi stąd? Aha. Ale to powiedzmy, że było dobrze. He. Powiedzmy. To jest już
48, to już powinien nawet kończyć. A się tak fajnie robiło. Ale jest późna godzina, 23:20. Trzeba jest sprawdzić YouTube i Facebook i spać. Więc co? I say goodbye.